Słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy w królestwie Ojca mojego. Po śpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto Słowo Boże. Święta siostra Faustyna powiedziała, że gdyby aniołowie mogli zazdrościć, to nam, ludziom, zazdrościliby dwóch rzeczy: cierpienia i przyjmowania Komunii Świętej. Tak się składa, że w naszych czasach i jedno, i drugie dla nas, ludzi, staje się bardzo trudne. Badania statystyczne pokazują, że wielu ochrzczonych, wielu katolików nie wierzy w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. A jeśli chodzi o cierpienie, to możemy się na każdym kroku przekonać, że każdy właściwie robi wszystko, aby tylko tego cierpienia uniknąć. Ale jeśli te dwa środki są tak wielkie, tak zostały podkreślone przez świętą Faustynę, to musi coś w nich być wyjątkowego. Cierpienie samo w sobie nie ma żadnej wartości. I tak naprawdę chodzi o zjednoczenie się z Jezusem ukrzyżowanym, z Jego męką, która przyniosła nam zbawienie. I takie zespolenie się z Jezusem ukrzyżowanym, aby nic nie stawało się dla nas zbyt ciężkie, nie stawało się niemożliwe w naszym życiu. Abyśmy każde wyzwanie, każdy trud mogli podejmować razem z Jezusem, by pełnić wolę Ojca, nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, nawet jeżeli byśmy przed czymś chcieli uciec. I tak jednocząc się z Nim, możemy mieć tą ufność w sercu, że dojdziemy do końca, że wypełnimy plan Ojca, jaki ma dla każdego z nas. A żebyśmy nie ustali na tej drodze, otrzymaliśmy właśnie ten wielki dar Eucharystii. Możemy karmić się ciałem i krwią Pana Jezusa. On jest rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie. I nie musimy nic odczuwać, przyjmując do swego serca ten niebiański pokarm, ale on ma moc czynienia cudów w nas i w naszym życiu. To właśnie sakrament Eucharystii, przyjmowany z wiarą, może przynosić nam uzdrowienie, może nas podnosić w każdej sytuacji, w każdym utrapieniu. Eucharystia jest nam dana właśnie, byśmy nie ustali w drodze. I kiedy tak wielu wątpi w rzeczywistą obecność Pana Jezusa, w tych prostych znakach, to też jest takie wyzwanie, aby właśnie adorować Najświętszy Sakrament.
bo to może tych, którzy nie wierzą, zadziwiać, dlaczego ktoś spędza czas wpatrując się właśnie w ten pokarm, tą białą hostię. Także można powiedzieć, takie wyzwanie dla nas właśnie, zachęta, by przyjmować te wielkie dary i też wynagradzać za tych, którzy ich nie chcą przyjąć, którzy odrzucają w swoim życiu zarówno cierpienie, jak i nie przyjmują Eucharystii. Bo jeżeli człowiek trwa permanentnie w grzechu i nie korzysta z sakramentu spowiedzi, no to sam pozbawia się tego wielkiego daru, gdzie możemy się jednoczyć z Jezusem, przyjmując Go do swego serca. Chwała Panu.